Słyszałeś Słowo Boże, od kiedy byłeś na szkółce niedzielnej. Może słyszeliście nauczycieli, którzy przypominali wam w postaci słów ostrzeżenia, pouczenia albo zachęcenia, albo może w formie świadectw. Może usłyszałeś to na poradzie, od twojego lidera muzycznego. Gdziekolwiek służyłeś w kościele, może gdzieś na misji albo w domu, na pewno usłyszałeś te kilka słów, które brzmią: zaufaj Bogu. Dwa proste słowa, które słyszałeś prawdopodobnie od zawsze, ale sam się przekonasz i odkryjesz w upływie czasu, jak trudnym jest być posłusznym tym dwóm słowom. Zaufaj Bogu. Oczywiście nie śmie nawet zgadywać, jaka jest twoja przyszłość. Niektórzy z nas mogą stracić dom i wszystko w ogniu, jak nasi bracia w Ukrainie. Inni mogli stracić małżonka lub małżonkę przez śmiertelną chorobę, która nie była uleczalna. Być może ktoś utraci marzenie, albo nawet nadzieję, albo relację, którą pielęgnowałeś przez tyle lat. Każda strata jest tak bolesna. Kiedy Bóg z powrotem będzie cię doprowadzał, przypominał tobie słowo z przypowieści Salomona 3, wiersze 5 i 6. Wiem. Prawdopodobnie nawet zapamiętałeś je gdzieś na szkółce biblijnej albo lekcji religii, albo kiedy słyszałeś to na szkole biblijnej, albo w postaci słów twojej bogobojnej mamy i twoje usta mogą cytować razem ze mną. Zaufaj twemu Panu z całego twego serca i nie polegaj na własnym rozumieniu, umyśle. We wszystkich twoich drogach uznaj Jego, a On wyprostuje twoje ścieżki. Jest napisane: całym twoim sercem na wszystkich drogach ufaj i jeszcze raz ufaj. Jednak tutaj możemy dojść do pewnego konfliktu z wielu przyczyn. Po pierwsze, zawsze kochamy osądzać innych. Tak szybko nauczyliśmy się wyszukiwać wymówek dla własnych upadków i problemów, nie chcąc się przyznać, że problem najczęściej pochodzi z naszych decyzji albo zachowania. Jednak my wychodzimy z założenia, że nasz wszechmocny Bóg sprowadza na nas jakąś nauczkę, podczas gdy owszem, to może być lekcja albo test naszego życia, jednak jest on spowodowany konsekwencją naszego własnego bałaganu. I nie chcemy wziąć za to odpowiedzialności. Kiedy odnosimy porażkę, wolimy to nazwać karą Boga albo rezultatem zachowań innych, naszych znajomych. Może szkoły albo grupy domowej, w której byłeś zaangażowany w kościele. Bo kiedy tak przechodzisz przez życie w twojej służbie, wywiązując się ze swoich obowiązków, wciąż poznajesz ludzi, którzy wydają ci się mądrzejsi, inteligentniejsi niż ty. Niektórzy z nich są bogatsi niż ty, mają lepsze kontakty, wtyki, lecz może jesteś osobą, która nie porównuje się do innych, nie poniża się w ten sposób, ale ich potrafi kochać, służąc im, wspierając w trudnych momentach. Jednak kolejnym powodem, dlaczego zmagamy się z zaufaniem, jest poczucie dystansu albo ściany pomiędzy tobą a Bogiem. Nie potępiaj się za to. Często Hiob, Dawid, zarówno jak i inni prorocy, czuli się w podobny sposób. Choćbym miał umrzeć i stracić wszystko, co mam. Tak jak Hiob, czy umiesz powiedzieć: będę mu ufać? Kolejny powód, dlaczego zmagamy się z zaufaniem Bogu, jest pielęgnowanie w sobie bardzo złego nawyku, jakim jest zamartwianie się. Wielu nas jest ekspertami w martwieniu się, podczas gdy z lekcji zaufania powinni dostać dwóje. Bo gdybyś stworzył sobie listę zmartwień i porównał z listą, w której zaufałeś Bogu, która byłaby większa?
A czy w tej chwili nie martwisz się o coś? Czy nie jest tym twoje zdrowie, twoja szkoła, jakiś przedmiot, egzamin do zdania? Albo może twoje finanse? Martwisz się, że nie masz wystarczająco pieniędzy. Dam tobie słowo zachęcenia. Nigdy nie będziesz mieć wystarczająco pieniędzy. Więc jeśli martwisz się, czy jesteś wystarczająco dobry, wtedy pomyśl, co Chrystus mówi na twój temat. A co z pieniędzmi? Czy wciąż martwisz się o nie? Czy wciąż nie ufasz Bogu? Widzisz, życie z Bogiem jest praktyczne, jeśli myślisz, że wyrośniesz z twojego problemu. Zaczerpnij, proszę, poradę ode mnie, starszego twojego brata w Chrystusie. Nigdy nie wyrośniesz z twojego problemu. To tak jak z poczuciem żądzy. Zawsze będziesz mieć poczucie żądzy. Lecz problem w tym, do kogo? Czy do żony, czy obcej kobiety? Czy będziesz rozmyślał przez to, że jesteś odpowiedzialny i dojrzały, wierząc, że On tobie pomoże, czy przez to, że po prostu nie ufasz Bogu? Pamiętaj, że sam z siebie nigdy nie pokonasz zmartwienia, bo jest ono częścią twojego cielesnego myślenia. Jedynym sposobem, aby się tego pozbyć, jest, aby zdecydować się zaufać Bogu, aby zrzucić z siebie starą naturę, w którą wrośnięte jest pożądanie, zamartwianie się, kłamanie, nerwica, złość i przywdzianie nowej natury, która opływa w owoce Ducha Świętego, czyli pokój i odpoczynek w jedynym Bogu. Jeśli jesteś małżonkiem, módl się, pomóż mi ufać Tobie względem mojego małżeństwa, abym się zawsze o Ciebie oparł, abym umiał na Ciebie zaczekać, odpocząć w Tobie i przejść przez moje burze z Tobą. Zrobiłem małą listę z rzeczy, w których tak mało ufamy Bogu. Kiedy decydujesz się martwić, wtedy nie ufasz. Kiedy starasz się naprawić coś, co jest niemożliwe, wówczas nie ufasz Bogu. Kiedy się spieszysz i nie czekasz na Pana, aby coś uczynił w danej sprawie, kiedy bierzesz wszystko w swoje ręce, wtedy nie ufasz. Kiedy z zamartwiania się nie możesz spać, wtedy nie ufasz. Kiedy wątpisz w biblijne prawo, priorytety i Boże obietnice, które są tutaj, w Biblii, którą studiujesz, wtedy nie ufasz. Kiedy uciekasz się po porady do innych zamiast do Boga, wtedy nie ufasz. Kiedy bardziej słuchasz człowieka i stawiasz ich zasady na priorytecie bardziej niż Bogu, wtedy Mu nie ufasz. Kiedy manipulujesz i naginasz w swoją stronę, nie ufasz Bogu. Kiedy bierzesz pod kontrolę jakąś sytuację, bez modlitwy i prowadzenia Duchem Świętym, wtedy nie ufasz Mu. Kiedy uciekasz się do innych, by znaleźć bezpieczeństwo, poczucie bycia potrzebnym i kochanym, wtedy nie ufasz Bogu. I ta lista się nie kończy. Czy widzisz, jak łatwo jest popaść w cielesne myślenie i przestanie ufać Bogu z całego twojego serca? Czy nie byłoby cudowną rzeczą, gdybyśmy w te święta jeszcze w tym roku przemyśleli i wyselekcjonowali te rzeczy, w których nie ufamy, obracając to na kompletne zaufanie Jemu, niezależnie co się dzieje? A może chciałabyś to zrobić z twoim mężem, twoją żoną? Co to jest, co nas wstrzymuje przed kompletnym zaufaniem Bogu? Jak możemy złamać ten nawyk? Niezależnie przez co przechodzisz, przez jak wielki ból, pamiętaj, po prostu ufaj Mu. Bóg mówi, ufaj mi. Znajdź takie miejsce w twoim sercu, w którym jesteś w stanie odpocząć na bazie Jego obietnic. Po prostu Mu ufaj.